Sobotnie Święto Trzech Króli od lat jest okazją do organizacji wspólnego przemarszu mieszkańców przez miasto. W tym roku będzie podobnie. Tradycyjnie uczestnicy spotkają się przy akwaparku. Zbiórka została zaplanowana na 12:45. Pół godziny później z tej lokalizacji rozpocznie się przemarsz orszaku, który otworzy scena wyjścia Brzemiennej Marii i Olśnienia Mędrców. Tuż obok, przy siedzibie Suwalskiego Ośrodka Kultury, druga stacja – Pasterski Szałas. Orszak przejdzie ulicami Papieża Jana Pawła II, Dwernickiego, Noniwicza, Sejneńską, by ostatecznie dotrzeć do placu Marii Konopnickiej. Tu spodziewać się należy trzeciej sceny – gospody. Dalsza droga powiedzie Chłodną, Kościuszki aż do placu Piłsudskiego. Tam na placu przed konkatedrą czekał będzie dwór Herota. Ostatni, finałowy przystanek to serce Parku Konstytucji 3 Maja. W Muszli zobaczymy stajenkę. Zakończenie orszaku przewidziano na godzinę 15:00.